witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj zapraszam was do hola zakupowego, do hola, czy tam do zakupów, jak to woli. Pod ostatnim moim filmikiem dowiedzieliście się również, że wybieram się na wakacje, tak więc za tydzień wybieram się na wakacje. I słuchajcie, nie miałam nic, ani stroju, ani ręcznika, nic leczniego. Jak również wiecie, wyprzedawaj swoją szafę, więc w ogóle nie mam nic ubrań. I stwierdziłam, że muszę się zaopatrzyć w rzeczy wakacyjne, ale też nie chciałam przepadać i wydawać kasy na neonowe rzeczy tylko i wyłącznie na wakacje. Więc starałam się wybrać takie rzeczy, w których jeszcze będę mogła chodzić, niekoniecznie w lecie. Więc bez zbędnego gadania będę zaczynać po kolei. Są to nowe rzeczy sprzed kilku dni, ale jest tu też jedna rzecz, którą wam teraz pokażę, którą kupiłam już jakieś dwa miesiące temu, miesiąc temu. I będzie to taki komplet, już to może widzieliście na Instagramie. Będzie to taki komplet spodenki plus bluzka i to jest z firmy Dorothy Perkins. I to są takie luźne shorty w taki fajny papus, w takiej papugi, taki tropikalny wzór. I właśnie to kupiłam z Dorothy Perkins, chyba za jakieś 10 funtów, więc to są spodenki i fajne to jest, można to nosić z gładką koszulką lub właśnie jako komplet, który wam pokażę. I tu jest góra do tego. Jest tu taka koszulka bez rękawków, bez rękawka, tu z takim, jak widzicie, też tropikalny wzór podobny, z takim kołnierzykiem, więc to jest bardzo fajnie, fajnie razem wygląda, razem to wygląda jak fajny kombinezon krótki. Kolejną rzeczą, która już będzie taka bardziej plażowa, kupiłam ją za 5 funtów niedawno, jest to po prostu taka narzutka czarna, tak jakby takie tiulowe, tutaj ściągane w dół, za 5 funtów w Peacocks. I to jest po prostu coś takiego, żeby sobie zarzucić na strój kąpielowy, żeby z plaży, z basenu do pokoju, żeby sobie tak zarzucić i jeszcze przyświetliło, no żeby sobie po prostu tak zarzucić. Takie zwykłe było białe, ale stwierdziłam, że wolę czarne. No i może kluczowy gwóźdź programu, strój kąpielowy. Słuchajcie, ja nie mam stroju kąpielowego. Stwierdziłam, że ja nie mam zamiaru się kisić w jednoczęściowym stroju. Mam tam gdzieś, czy ktoś będzie się ze mnie śmiał, czy tam mi coś leci, jakieś sadło, czy coś mi się wylewa. Ja jedę na wakacje wypocząć. Stwierdziłam, że kupię sobie bikini i ciężko było dostać takie zwykłe, to są majty, dół, właśnie związane. Dół takie różowe, neonowe i góry, słuchajcie, takie zwykłe, tu osztywniane. Bardzo ciężko mi było znaleźć bikini w moim rozmiarze, żeby miał duże, duże miseczki, dlatego że ja mam duży biust i jak był rozmiar na przykład 14, taki jak ja noszę, czy 12, no to tu w miseczkach był za mały, a w obwodzie dobry. No i słuchajcie, musiałam kupić biustonosz rozmiar 16. Normalnie jak miałam 16, 18, no to w biuście były dobre, ale tu mi wszystko niestety wisiało. No i znalazłam taki właśnie, że na sztureczek, więc wszystko sobie mogę zacisnąć i idealnie przykrywa mi tu biust, także jest spoko. I komplet kosztował mi 7 funtów, więc to jest nic. Słuchajcie, na Asosie wszędzie chemię, próbowałam, szukałam, ja muszę mieć coś, co mi tu będzie podtrzymywać. Fajne są te takie bandażowe, no ale niestety mi się to nie utrzyma. A, no to takie dwie basicowe koszulki, których nie mam w swojej kolekcji, musiały być to oprócz, nie tylko na wakacje. Właśnie w Peacocksie, w Primarku byłoby pewnie taniej, no ale niestety nie mam. Za 3 funty takie zwykłe, jedną bluzeczkę białą, taką zwykłą na ramionczkach. I druga czarna gdzieś tu się zapodziała, no ale no nie ma co jej pokazywać. O, jest tu czarna, więc biała i czarna też się przyda na przyszłość. I kupiłam sobie w New Looku kombinezon, już chciałam maxi dress, a stwierdziłam, kombinezon będzie wygodniejszy na upał. Nie wiem, jakoś tak usrałam sobie za przeproszeniem kombinezon i go mam. Kosztował 19 funtów, kupiony w New Looku, on jest tutaj bez rękawków, jest taki jakby tuba. I tu ma takie luźne jakby harem pants, takie luźne tutaj spodenki. Jest bardzo fajny, bardzo wygodny, z fajnej z bawełny zrobiony. Tu ma na dole ściągacz, więc będzie fajny na lato. I to będzie teraz, powiem wam, zamówienie z Asosa. Słuchajcie, super rzeczy na Asosie mają ostatnie wyprzedaże. Ja postaram wam zostawić linki na dole do tych rzeczy, które ja kupiłam. O Jezu, jakie te gaciory, to wielkie. No nic, zamówiłam sobie spodenki w takim... takim beżowym kolorze, przysłodkie, z wysokim stanem, które na dole są zakończone taką jakby falbanką, takie są wycięte i one mi chyba kosztowały 17 funtów i one są właśnie w takim kolorze brzoskwinkowym, jak widzicie, i one się tak prezentują na dole, bardzo fajne. I właśnie do tej jasnej koszulki, białej koszulki, do tej czarnej koszulki, tutaj z papugami, no po prostu uważam, że to jest klasyk. Wysoko, z wysokim stanem, elegancko, nic tam nie wylatuje, bardzo fajne, z cieniutkiego materiału, idealne na lato. No i właśnie tak się prezentują Asos i one mnie kosztowały właśnie chyba 17 funtów
Także, ale patrzcie sobie na wymiary na tym Asosie, bo to są różne firmy. Kolejną rzeczą z Asosa będzie to kombinezon znowu, ale znowu teraz krótki czarny kombinezon. Chciałam, w sumie mogłam wziąć biały lub różowy, albo błękitny tam był. Nie, przepraszam, był turkusowy. Ale stwierdziłam, że wezmę czarny, czarny klasyczny. I to jest taki kombinezon, tutaj taki bardziej już elegancki. Krótki, taki ala sukieneczka. I on jest taki zwykły czarny, ale słuchajcie, on ma z tyłu takie ładne wycięte plecy. O, ja wam tak pokażę, widzicie? Tu jest o tak wycięty i uważam, że też jest fajny i na plażę, i na imprezę, jako sukienka. Bardzo fajnie się będzie prezentował. I on, słuchajcie, kosztował 13 funtów. A jak już chciałam kupić kobaltowy, to kobaltowy chyba kosztował 22, więc zależy od koloru też jest cena. Taki zwykły, fajny, czarny, powycinany kombinezon. I dalej, co ja tu mam, prawie ostatnia rzecz, będzie to sukienka z Asosa. To jest ta z serii Swing Dress. Ja już mam taką jedną czarną z firmy Matalana i stwierdziłam, że chcę mieć białą, bo fajnie by się przydała biała na ciepłe dni. I również to jest taka rzecz, która sprawdzi się przez cały rok, więc to jest taka Swing Dress, taka ala duży podkoszulek. Więc ona jest tu taka dopasowana i ona na dół się robi rozkloszowana. Bardzo fajna, z przyjemnego materiału i słuchajcie, ja sobie ją wzięłam 16, bo ja mam swoją 12 z Matalana i ona jest troszeczkę za krótka. Stwierdziłam, że sobie wezmę, ona tu może być trochę luźniejsza i po prostu będzie dłuższa. I ta sukieneczka, słuchajcie, kosztowała mi tylko 11 funtów, jest świetna, taka prosta, więc Bogi Silver, Bogi Silver, jak mnie oglądasz, bo ci się podobała ta moja czarna, to odsyłam ci do linka na dole, zobacz sobie na te sukienki, bo mają beżowe, kto z kremowa, mają jeszcze miętowe, mają czarne i one są teraz po 11 funtów, więc z krótkim rękawkiem bardzo fajna, słuchajcie, i do rajstop, i do leggingsów. Oj, przepraszam, ten biel. No więc taka fajna, twarzowa, na lato będzie idealna, jakieś, jeszcze chcę sobie kupić neonowy naszyjnik. No i teraz będzie rzecz kontrowersyjna. Ja się wzbraniałam przed tą rzeczą naprawdę bardzo długo. Ja, Sylwia do mnie, bo jako koleżanka, mówi: Ewa, popatrz, jakie buty. A ja mówię: Sylwia, ja nigdy w życiu takich butów bym nie założyła. Z koleżanką dużo sobie gadałam i się śmiałyśmy, że to są klapki szpitalne, pielęgniarki. No ale, no i chyciły mnie, w sensie i ja na nie wpadłam. Ja mam problem ze stopą, ja rzadko kiedy buty na mnie są dobre, ja szukam czegoś naprawdę wygodnego i znalazłam buty a la pielęgniarka, no ale słuchajcie, no będziecie się śmiać, one są teraz modne, ja się przed nimi wzbraniałam, ale jak ja je zmierzyłam, słuchajcie, są tak wygodne. Ja mam problem z japonkami, nieważne ile ja wydam kasy, japonki zawsze mnie odbetrą, zawsze mnie odbetrą i kupiłam właśnie takie klapki a la... A la babcia, będziecie się śmiać, no ale co zrobicie? Naprawdę są bardzo wygodne i naprawdę wyglądają fajnie. Mam jakieś neonowe, na nowe paznokcie i właśnie tego kombinezona będzie fajnie wyglądać. No uważam, że są fajne i są mega, mega wygodne. Kosztowały mnie 14 funtów, kupiłam je w New Looku. No są super, no nie wiem, powiedzcie co sądzicie. Na pewno wam się nie spodobają, bo jest kontrowersja. No to one są teraz modne. No ja się cieszę, bo są bardzo wygodne i przekonałam się do nich, no naprawdę. To też, niektóre modele są obrzydliwe, te są takie zwykłe akurat. Moja mama się ucieszy, jak zobaczy, że takie buta chodzę, bo stwierdzi, że są wygodne, bo są rzeczywiście wygodne, bardzo serdecznie polecam. Bardzo lepszy od sandałów, super. No i z ubrań to chyba by było na tyle. I ostatnią rzeczą, już też na Instagramie pokazywałam, upolowałam Oxy, okulary przeciwsłoneczne w TK Maxx. Słuchajcie, jak wracałam z Londynu od Bogi Silver i Deoleski, to miałam przesiadkę w Birmingham i tak stwierdziłam, a mam 20 minut, zobaczę sobie do TK Maxa na okulary przeciwsłoneczne. No i słuchajcie, znalazłam super okulary przeciwsłoneczne, uwaga, uwaga, Givenchy i słuchajcie, przecenione ze 160 funtów na 39. Taki jaki to ma kolor? To jest taki bordowo-brązowy kolor, bardzo klasyczne okulary, bardzo dobrej jakości, no po prostu to już sobie wiecie, high end. Ja sobie je zmierzę, pozwolę sobie zmierzyć. No, uważam, że są super. Nie są za duże, nie są za małe. Ja mam awiatorki z New Looka. Chciałam kupić sobie Ray-Bana, stwierdziłam, kurczę, jeszcze nie jestem pewna co do tych Ray-Banów. Zajrzę do TK Maxa. TK Maxie, bam, Oxy, jak dla mnie po prostu idealne. No, po prostu są fajne. Bardzo się cieszę, że mi się udało je znaleźć. No, słuchajcie, to nie jest łatwo, w TK Maxie mają dużo firmowych rzeczy, no ale nie jest łatwo znaleźć jednak coś naprawdę fajnego. A to proszę, jedna para na mnie czekała. Uważam, że fajnie się prezentują i tutaj na głowie, i na uczach, że tak powiem, na twarzy. No i jestem bardzo zadowolona z tego zakupu, to jest jakiś pokrowiec, muszę sobie kupić, żeby one mi się nie zjechały.
I to by było na tyle, moi drodzy. Tak wygląda mój haul. Ja już nic innego nie będę zamawiać, tylko chyba jeszcze kimono szukam, jakiegoś czarnego, gładkiego. No i tyle. Mam nadzieję, że wam się coś spodobało. Teraz naprawdę mają wielkie wyprzedaże na Asosie, więc pozostawiam wam linki i powiem wam, że zamawiajcie, wysyłają do Polski. Jeżeli mieszkacie w UK, to tam od 50 funtów jest darmowa przesyłka, od 15 nawet. Nie wiem, jakoś tak jest. Przyszło mi spokojnie, w 3 dni mi przyszło super ekstra. Bardzo się cieszę z tych rzeczy i jestem podekscytowana z tymi. Jestem podekscytowana wakacjami, bo jadę w przyszłą niedzielę. Więc życzę mi szczęścia, jadę pierwsza na wakacje, mam nadzieję, że sobie odpocznę. I dajcie znać, czy chcecie jakiegoś vloga z wakacji, jakieś może stroje dnia, nie wiem, zobaczymy. No i to by było na tyle, dziękuję wam serdecznie za oglądanie, buziaczki, do następnego. A i piszcie mi, co polecacie jeszcze, gdzie polecacie jechać na wakacje. To może za rok się zdecyduję i może gdzie mogę zajść fajne kimono, to nie możecie napisać, bo mam mało czasu. No, to by było na tyle, buziaczki, kocham was wszystkich, pa!